Nic się nie stało, nic się nie stało. Jak to możliwe, że to małe czarne lusterko zabiera mi w tych czasach przynajmniej kilka godzin z życia każdego dnia? Kiedy dałem się złapać w tą jebaną pułapkę podglądactwa życia innych, którego sam nie mam, nie muszę i w sumie nie chcę mieć, ale i tak łapczywie przewijam kciukiem dalej i dalej, lajkując i dając serduszka. I wiem przecież, że to wszystko na pokaz, że to ściema i że wcale tak kolorowo ludzie nie mają. A może mają? Kurwa, i to jest ta paranoja. Że przecież na pewno są ludzie, którzy faktycznie mają zajebiste życia i je pokazują, a są i tacy, którzy tylko udają. Więc albo wierzysz we wszystko i popadasz w kompleksy, bo ty codziennie tylko kisisz ogóra we własnej pięści i płaczesz w poduszkę, albo w drugą stronę. Nie wierzysz w nic i tylko hejcisz, ciesząc się, że przynajmniej ty masz naturalne i prawdziwe życie i nie musisz udawać. A prawda pewnie gdzieś tam leży, zakopana, po środku. Jak zawsze. I ja, jak ta małpka z porażeniem, przeglądająca się w lusterku, staram się coś tam działać. Pokazać, że też umiem, że potrafię, że nie jestem taki stary i, jak to się mówi, ogarniam. Bo znajomi dookoła to wszyscy porówno. Instastories, bumerangi, snapy, tiktoki, live'y na fejsie, kurwa. A mi tydzień temu zdrętwiała ręka przy kąpie i że nie ruszałem kursorem, a miałem kliknąć lubię to, odkryłem, że tam są jakieś dodatkowe znaczki, serduszka i uśmieszki. Przecież jeszcze kilka lat ja nawet nie będę wiedział, jak mam pisać do znajomych, bo nie ogarnę czata. Czatu? Czata? Kurwa, jak ja tęsknię za gadu-gadu. Najbardziej mnie mimo wszystko fascynują te wszystkie mamuśki. W sumie nie wiem na chuj to przeglądam, bo sam gówniaka nie mam, ale może podświadomie chciałbym mieć jakieś życie rodzinne. Wszyscy tacy szczęśliwi, idealni i perfekcyjni. Rodzicielstwo jawi się jak totalna sielanka. Ciągłe śmiechy i radości, wieczne szczęście i uśmiech nieschodzący z ust. A w rzeczywistości... Dobrze. Stój jak stoisz, jak mówiłam! Prosto masz stać! Jak słup soli masz stać! Mówiłam, stój! Bo cię znowu na baton wyrzucę! Przemarzniesz, to może nie będziesz tak się trzęsła. Dobrze, dobrze, dobrze. Inaczej teraz. Inaczej stań, mówię. Czapkę pokaż, tego są pieniądze! Dziewczyno! Dobrze, Angela, inaczej teraz. Bokiem do mnie, bokiem mówię! Przestań płakać! Dobrze. Bardzo dobrze, cyk. Pięknie. Angela, ty to jesteś głupia po ojcu, wiesz? Dlatego to muszę robić, bo ty nigdy w życiu nic nie zarobisz. Dupę wyżej! Ile ty masz lat? Dobrze, pięknie. Pokaż dupkę. Super. Straszne to wszystko. I smutne. Ale trudno, patologia jak była, tak będzie. Ja tymczasem odpalam swojego Instagrama, którego prowadzę sam nie wiem po co i patrzę na swoją twórczość. Stopy, drzewo, rozmyte selfie, krzywy zachód słońca. Cały ja. Wszystko i nic. Wchodzę na Facebooka i patrzę, jak wygląda mój profil. Tak samo. Jakaś szkoła, jakieś coś i tablica zajebana wynikami quizów i jakimś syfem, co sam postuje za mnie, ale nie umiem go usunąć, bo coś tam kiedyś kliknąłem podczas grania w Mafię. Jestem social mediowo upośledzony. Wieczorami, jak zawsze zmęczony po nic nie robieniu cały dzień, staram się poczytać cokolwiek, byle tylko zażyć literatury i kultury, jak robiłem na studiach, jak jeszcze zależało mi na trenowaniu swojego mózgu. Ale mija 5 minut i oto jest. Czai się w mroku, błyska na mnie refleksami swojego czarnego ciała. I nawet nie wiem, kiedy jest już w moim ręku. I znowu ta sama jazda. A przecież lekarze mówią nie oglądać ekranu przynajmniej godzinę przed snem, a ja dalej swoje. I znowu te idealne twarze, profile odjebane jak galerie w muzeum, fotki z wakacji, urlopów, wyjazdów, podróży i wojaży. Zawsze kolorowe, zawsze dobra pogoda, a jak zła to 1000 hashtagów opasującym do tego rainy moodzie, no i peak of the day. Polish girl, Polish boy, pies ci kurwa mordę polisz. Szukanie atencji wszędzie, gdzie się da, choćby pod własnym łóżkiem. Ja tego nie ogarniam. To tak jakbym ja, mając, nie wiem, 18 lat, nagrał film, że mnie wkurwia szkoła, życie i wszystko inne i potem przez kolejnych 15 lat gadał ciągle o tym samym i wszyscy ciągle by dawali serduszka i łapki w górę. No pojebało ludzi, mówię wam. Po prostu pojebało.
No sorry, nie chciałem, no bieg mi wyskoczył, no. Spoko. Będzie na Insta. Już ona jest.